안녕하세요 여러분, 오늘은 불닭 스튜 먹읍시다. To w takim razie zaczynamy jeść. Zupa gulaszowa. To będzie trochę ostre. Ostre, dobra, zobaczymy. Mhm. Ostre, ostre, u. Ostre? Ojej. Mhm. Ostre. Oho, jaka ostra. Wymiata. A taka rybna trochę jakby. Mam nadzieję, że to jajko trochę złagodzi ten smak. Taka, troszkę właśnie taka w smaku, takim krabowo-rybnym jakimś. Mocno pikantne. Oczywiście zadasz pytanie, w jakiej jest w skali od 1 do 10, to już mówię, powiedzmy, że 6, 7. Nawet 7. Ja powiem, że 8. Ach, pikantne. Nawet dla ciebie? No, pikantne. No. Pewno. Ale też radę. Daj. To nie jest to, co kiedyś to przyniosłeś takie bardzo pikantne. Tak, tak, tak. To jest mniej, to po prostu sobie spokojnie jem. Tylko ten taki posmak taki jest jakiś taki rybny jakby. Mm-hmm. Czym się nie wydaje. Już nie mogę, jestem najedzony. A ten taki najbardziej pikantny, co jedliśmy, to jak się nazywał? Ten najbardziej pikantny. Też nazywa się bultak. Bultak bokkeumyeon, tylko no, że jest dwa razy spicy. Ale jest jeszcze taki, co jest trzy razy ostry. Jeszcze bardziej? Takiego nie jedliśmy? Takiego nie jedliśmy w ogóle. Ciekawe, kto to je. Po pewnym czasie człowiek to przyzwyczaja, nie? Te kubki smakowe się przyzwyczajają do ostrości. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ostatnio tak dużo tych supek jadłem, czy po prostu... Nie, no myślę, że... Nie wiem. Że można w sobie to wyćwiczyć, to jedzenie coraz bardziej ostrego. Tak? Ja całe życie ostro tak w miarę jem i... Ja to lubię. Lubię, jak trochę pali, popali. Pikantna dosyć, niezła zupka. Była smaczna, mi smakowała. I Yang Sang-il, płacisz o Kamsamida? Grigo, taem Yang Sang-il samana, jo? Anio!